W 2018 roku teren przy ulicy Śluzowej za skrzyżowaniem z Lubańską został wyposażony w plac zabaw dla dzieci. Tamta inwestycja kosztowała 115 tysięcy złotych i została dobrze przyjęta przez mieszkańców. Dzisiaj prezydent Bolesławca odebrał od wykonawcy kolejny element wyposażania tego obszaru w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. To jest inwestycja obiecana już wiele lat temu mieszkańcom ulicy Lubańskiej. Oni przychodzili z taką propozycją, żeby w tym właśnie miejscu stworzyć multifunkcyjny obiekt sportowy. Kilka lat temu zrobiliśmy ten plac zabaw razem z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. A drugim elementem, czyli można powiedzieć, że dzisiaj kończymy budowę tego całego kompleksu sportowego, jest to wielofunkcyjne boisko. Mini boisko wielofunkcyjne posiada bramki do piłki nożnej, bramkę do piłki ręcznej i kosz do koszykówki. Te boiska to 317 metrów kwadratowych na wierzchni poliuretanowej. Obok są urządzenia do ćwiczeń sprawnościowych. Są też ławki i stojak na rowery. Całość ma ogrodzenie o wysokości 4 metrów. Myślę, że to miejsce będzie bardzo intensywnie żyć, bo widzimy, że wszystkie boiska, które w Bolesławcu oddajemy, cieszą się ogromną popularnością, szczególnie w czasach pandemii i też w czasach, kiedy brakuje innych rozrywek. To jest duża dzielnica, ta dzielnica się bardzo rozrosła. Można powiedzieć, że okolice właśnie tego placu to jest najintensywniej i najszybciej rozwijająca się pod względem funkcji mieszkaniowej część Bolesławca, a więc tego typu obiekty są wykorzystywane. Wykorzystuje je również tutaj prywatne przedszkole, które niedaleko stąd się znajduje. Prawdopodobnie to nie będzie też koniec wyposażania tego terenu w urządzenia sportowo-rekreacyjne. Mamy jeszcze taki niewielki placyk przed tymi urządzeniami do ćwiczeń, więc można się będzie zastanowić nad ewentualnym dostawieniem jakichś elementów, ale zobaczymy. Na razie jesteśmy ciekawi, jak sprawdzi się ten plac. Wydaje się, że sama lokalizacja i jakość wykonania daje szansę na to, że rzeczywiście, o ile nie spotkamy zbyt wielu wandali, ludzi, którzy niszczą, gaszą papierosy, piją alkohol, wino, piwo i w ogóle oni się tak zachowują, no to jeżeli takich ludzi nie będzie, to wtedy być może, że się uda utrzymać ten plac w czystości i w porządku i wytrzyma przynajmniej okres gwarancyjny. A jest o co zadbać, ponieważ obiekt wykonano w wysokim standardzie jakościowym. Ta inwestycja w całości została sfinansowana z budżetu miasta Bolesławca i kosztowała 317 tysięcy złotych.